Czy on Ciebie kocha? Czy ona Ciebie kocha? Jeśli chodzi o kobietę, w zależności kto jest Waszą osobą ukochaną, czy mężczyzna, czy kobieta. Kochani moi, witam Was serdecznie na wróżbie dzisiejszej z kart Lenormanda i Tarota. Macie dzisiaj do wyboru dwie grupy, kochani. I oczywiście osoby, które lubią obie te serie, obie te talie, to proszę oglądać cały filmik. Przepraszam za te odgłosy, ale w domu moim jest jakiś remont u sąsiadów, więc przepraszam serdecznie za te nieudogodnienia. No ale cały dzień już właśnie czekałam, żeby to minęło, ale coś nie mija, więc postanawiam nagrywać ten filmik. Kochani moi, dziękuję, że jesteście. Zapraszam Was, żebyście byli aktywni na moim kanale, czyli zapraszam Was do komentowania po filmiku, czy ta wróżba, czy ta grupa, którą wybraliście, rezonuje z Wami. Napiszcie mi w komentarzach koniecznie. Ja czekam na Wasze komentarze, czytam je codziennie. Owszem, piszecie dużo komentarzy, ale ja proszę wszystkich o zaznaczenie swojej obecności. Napisanie krótkiego słówka, wysłanie smajlika, jednego zdania. To nie kosztuje Was dużo czasu, a jest to nasza wymiana energii. Proszę Was również o lajki z ciuczkiem w górę. Proszę o nowe subskrypcje. Jeśli jesteście tutaj pierwszy raz, zasubskrybujcie mój kanał i zostańcie tutaj z nami. Kochani moi, mam nadzieję, że w następny weekend też będzie live, także zapraszam Was na live. Zapraszam Was również na wróżby indywidualne. Jeśli jesteście w potrzebie, chcecie podjąć jakąś decyzję lub coś zmienić, lub nie wiecie, co dalej zrobić, w zależności w jakich sprawach, tak, miłosnych, zawodowych, finansowych, czy przeprowadzki, czy w rodzinnych sprawach, dzieci itd., napiszcie mi na e-mail, ja wyślę Wam warunki wróżb indywidualnych i zapraszam Was na wróżby indywidualne, kochani. Dobrze, teraz, moi kochani, wybierzcie sobie grupy. Grupa pierwsza to talia kart Lenormanda i kwarc ametystu fioletowy. Grupa druga to karty Tarota i kwarc cytrynowy, żółty. Tak, czyli cytryn. Wybierzcie sobie albo talię kart, którą lubicie, albo kamień szlachetny, który lubicie, albo po prostu numer 1 lub 2. I zapraszam Was, kochani moi, na grupę pierwszą. Oczywiście wybór musi być szybki i nie macie zmieniać, ponieważ jest to wybór intuicyjny, tak? Dobrze, teraz pierwsza grupa Lenormanda. Skupcie się na Waszej osobie ukochanej. Czy osoba ukochana Ciebie kocha? Czy osoba ukochana Ciebie kocha? Dziecko. Żmija. Drzewo, bukiet kwiatów i w przełożeniu mamy kotwicę, czyli chce ta osoba na pewno nowego początku, ale są jakieś tutaj opóźnienia, komplikacje, są również tutaj jakieś utrudnienia, być może jest jakaś eks lub jakaś inna kobieta, chce ta osoba, by wzmocniły się kontakty Wasze, by się coś polepszyło, rozrosło, wzmocniło i chce ta osoba randki, spotkania, miłego czasu, sympatycznego czasu z Wami, sympatycznej rozmowy. Chce ta osoba Was zaprosić i chciałaby zbudować z Wami związek stabilny, tak? Szuka stabilizacji, chciałaby zarzucić jakby kotwicę u Was. Powiedziałabym, że miłości tutaj wielkiej nie widzę, kart miłosnych nie widzę, ale jest tutaj tendencja, że myśli o Tobie, chcecie zobaczyć, chce nowego początku i chce czegoś stabilnego z Tobą. Więc jest tutaj dobra podstawa, dobry potencjał do tego, by rozwinąć Waszą miłosną relację. Dziękuję serdecznie i zapraszam, kochani moi, grupę drugą, czyli kwarc żółty, cytrynowy i karty Tarota, przepraszam. Czy osoba ukochana mnie kocha? Czy osoba ukochana mnie kocha? Czy osoba ukochana, o której myślę, mnie kocha? Czy osoba ukochana mnie kocha? Magik, królowa buław, wstrzemięźliwość i sąd. Sąd oraz w przełożeniu mamy księżyc, czyli ta osoba myśli o Was na pewno rano i wieczorem, w nocy, jeśli jest być może wieczór, wieczorową porą, w tym sensie w blasku księżyca. Jest tęsknota, są wspomnienia, być może telepatycznie z Wami się chce tutaj porozumieć, połączyć, ale jednak ta osoba też manipuluje, chodzi mu też seksualnie, tutaj go pociągacie, jesteście dla niego królową buław, czyli bardzo seksualną, charyzmatyczną osobą. Trzeba poczekać, by to wszystko się jeszcze rozwinęło, ponieważ ta osoba jeszcze też myśli, co zrobić, ale też czaruje, być może też troszkę właśnie emocjonalnie manipuluje. Należałoby tutaj wyjaśnić jakieś sprawy, problemy. Być może ta osoba ma również do wyjaśnienia z przeszłości jeszcze jakieś sprawy, problemy sądowe czy administracyjne, czy po prostu jakieś inne problemy, konflikty. Ale należy poczekać, być wstrzemięźliwym i cierpliwym, nic nie przyspieszać, nic nie robić na siłę. Tutaj mam tęsknotę, owszem, ale więcej manipulacji, więcej seksualności, więc o miłości tutaj nie mogę powiedzieć na 100%, ale widzę na pewno tęsknotę i wspominanie Was. Ale potrzeba tutaj jeszcze czasu, cierpliwości, by to w ogóle się jeszcze rozwinęło. Dziękuję serdecznie grupie drugiej. Dziękuję wszystkim słuchaczom, subskrybentom. Proszę o nowe subskrypcje, o komentarze, o lajki i do usłyszenia już wkrótce.